Obszerny kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych zaprezentowali urzędnicy suwalskiego magistratu. Dzisiaj o tych najważniejszych. Z prezentacji wynika, że w gościnne suwalskie progi zjedzie pokaźna grupa gwiazd, choć nie wszystkie nazwiska zostały ujawnione. Chodzi oczywiście o Suwałki Blues Festival. Jedyne co zdradzono, to dwa nazwiska. Zalewski, który będzie gwiazdą koncertu otwarcia, a w sobotni wieczór festiwalowy na głównej scenie przed publicznością stanie serbska gitarzystka i wokalistka Ana Popowicz. To nie będzie jej pierwszy koncert w polskiej stolicy bluesa, ale z pewnością warto się na tę ucztę muzyczną wybrać. Taka energetyczna serbska gitarzystka, wokalistka, świetnie prezentująca się na scenie. Pamiętam ten koncert na, na scenie na ulicy Kościuszki. I ona wystąpi w sobotę. Natomiast kto wystąpi w piątek, kto jeszcze będzie brał udział w tegorocznym festiwalu naszym bluesowym, to 25. Tego, 25 kwietnia, państwu już pełen program przekażemy. Listę topowych wydarzeń 2024 roku przedstawił Czesław Rękiewicz. Swoją listę otworzył majówką, która poza wydarzeniami związanymi z 20-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zaserwuje mieszkańcom koncert Grupy Mozarta. W czerwcu niebo nad miastem pokryte będzie statkami powietrznymi. Airshow zaplanowano na 29 czerwca. Zaprosiliśmy tutaj różne zespoły akrobacyjne lotnicze, ale nie tylko, bo, bo bo i paralotnie, i spadochroniarze pojawią się. Pewna nowość w stosunku do tego, co było w ostatnich dwóch latach, to to, że mm, z przyczyn typowo takich technicznych te loty nocne nie mogły być prowadzone, natomiast y, będą y, również pokazy nocne, tym razem może nie na samolotach, ale na innych właśnie statkach takich parastatkach latających, gdzie no, może być bardzo y, ciekawie, bo to zestawieniem z, z właśnie y, jakimiś efektami świetlnymi, y, y, pirotechniką, y, naprawdę na lotnisku się będzie y, dużo działo. Lipiec upłynie pod znakiem Suwałki Blues Festiwalu, ale pierwszym mocnym akcentem poprzedzającym letni maraton bluesowy będzie rozgrzewka zaplanowana na 25 kwietnia. Gwiazdą będzie pierwsza Dama Polskiego Plusa Martyna Jakubowicz Koncert otwarcia natomiast to spotkanie z Krzysztofem Zalewskim, artystą wybitnie rokowym. Musimy nasz festiwal w jakiś sposób lekko kształtować, korygować, wprowadzając nowe, może, czy nurty takie muzyczne, około bluesowe, bo widzimy, że ten festiwal musi mieć dodatkowe jakieś wzmocnienie, dodatkowymi wykonawcami bo ta muzyka bluesowa jest to muzyka, która niekoniecznie jest dobrze jest dobrze przyjmowana, ale nie wzbudza zbyt dużego zainteresowania młodszego pokolenia. To jest no, pokolenie mojego gdzieś tam wieku i młodsze trochę i starsze. Dlatego też musimy tutaj przygotowując program kolejnych festiwali brać to pod uwagę. Gdzie staną sceny, jeszcze nie wiemy. Ta decyzja zostanie ogłoszona pod koniec kwietnia. W sierpniu Dni Suwałk. Tutaj zapowiada się parada mieszkańców, potańcówka na placu Marii Konopnickiej, popisy strongmenów i wisienka na miejskim torcie, koncert Smolastego. Nie wiem czy z Dodo czy nie, chyba nie, bo mają taki ładny utwór. Mogliby zaśpiewać i tutaj w suwałkach, ale chyba sam Smolasty wystąpi. Natomiast wiem, że, że ten artysta jest dobrze przyjmowany przez i młodszych i trochę starszych. Także tutaj mamy chyba już kontrakt podpisany. W maju czeka nas jeszcze impreza adresowana do szerokiego grona młodych ludzi. Zacznie ją suwałki street night, ale kulminacyjnym punktem będzie wydarzenie muzyczne w arenie. Tutaj dobór wykonawców zespołów no zawsze budzi wiele emocji i dyskusji. I tutaj młodzież sama postanowiła, czy wskazała, kogo by chętnie widziała właśnie tutaj w suwałkach, i wystąpi gwiazdą tego wieczoru, będzie Guzior, a wcześniej wystąpi zespół Od co chodzi. Tak, nie przekręcam, tak to jest napisane i przed jaki support będzie Suwałk, kumi. Jak wyjawił dziennikarzem włodarz Suwałk, nawiązując jeszcze do suwalskiego święta blusa, dzisiaj już wiadomym jest, że budowa imprezy na kolejne sezony nie jest łatwym zadaniem. By zrobić to skutecznie i efektywnie należałoby, w jego opinii, podjąć kluczową decyzję sprowadzającą się do dokonania wyboru między ilością a jakością. Środków mamy tyle, ile mamy. Natomiast odnoszę wrażenie, że my organizujemy zbyt wiele imprez i te imprezy są stosunkowo takie małonośne. Natomiast środki finansowe czasami no, trzeba, trzeba przeznaczyć, nie? I tutaj to jest takie wyzwanie dla samorządu też. Już wczoraj dyskutowaliśmy. Dyskusja skończyła się tym że dobrze byłoby, żebyśmy na każdy rok w tych konkursach ustalali swoje priorytety. Co my chcemy bardziej wyeksponować, nie? Żeby nie wszystko, bo jak wszystko to znaczy tak naprawdę, że nic, nie? Bo to nic nie zostanie. I też spotkałem się z ostatnio z takim stwierdzeniem i to od, od osoby ważnej, kochającej blusa jeżdżącym na różne koncerty i w Polsce i za granicę, Żeby Zakontraktować jedno gwiazdę, zapłacić 700 tysięcy czy nawet milion i zrobić jedno wielkie au, niż trzy dni tutaj funkcjonować w oparciu no, o innych muzyków, na pewno nie tak popularnych. Też takie głosy pojawiały się. I i to są, myślę, bardzo trafne spostrzeżenia, które no, gdzieś tam pobudzają nas do, do, do rozmyślań na ten temat, nie? ale to na przyszłość. Jak Państwo widzieliście, Anna Popowicz no, nie jest aż no, taką artystką, która tutaj może przyciągnąć tłumy. No kobieta, dziewczyna świetnie się prezentuje, ładnie z gitarą wygląda i, i taka, ja mówię, no, pełna energii, gra fajnie, natomiast no, dobrze byłoby na przykład Zizi Top, żeby się tutaj pojawił, czy inne, Deep Purple, czy inne gwiazdy, no na Bonamassa grał ileś lat temu, teraz w Chorzowie chyba, w spotku zagra w tym roku. Tego typu właśnie, żeby gwiazdy były, ale... No oczywiście to wymaga zwiększenia znacznego budżetu, bo, bo ten budżet oscylujący w granicach półtora miliona złotych nie pozwala nam na, na, na ściągnięcie naprawdę aż takich, takich no sław muzyki bluesa. A jak Wy sądzicie?